Hej, hej, dzień dobry, dzielni detektywi. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Sherlocka Holmesa. I robimy sobie pomniejsze śledztwo poza kątem oka, jeśli dobrze się orientuję. Tak to się właśnie nazywa. Pomniejsze śledztwo, które no, nie będzie aż tak złożone jak te główne. Porozmawialiśmy już z grabarzem. Powiedział nam trochę, dostaliśmy informację, że warto było poszukać paru dowodów. Nie pamiętam, czy w Cornona Chronicle, czy w aktach policji, no ale zobaczymy. Najpierw sprawdźmy sobie to miejsce, tak? To miejsce chyba zbrodni, bo tutaj chodziło o to, że ktoś stracił dwoje oczu. Swoją drogą dziękuję, słuchajcie, wszystkim bardzo gorąco za to, że nadal trwacie przy Sherlocku Holmesie. Piszecie komentarze, piszecie swoje spostrzeżenia, no i zostawiacie łapy w górę. Jest mi bardzo miło, no i mam nadzieję, że jak najdłużej wam się ten Sherlock będzie podobał, bo jeszcze chyba trochę przed nami, co? No i mamy tutaj Denata chyba, tak? No more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff, bereft of life. He rests in peace. You know the rest. Rest in peace. Także przypominam również o tym, żeby dzisiaj nie zapomnieć zostawić czegoś po sobie komentarza oraz właśnie łapencji. A my tymczasem przyjrzyjmy się Denatowi. Numer 1 tutaj przez policję oznaczone. Dostał w klatkę piersiową. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Na wzniesieniu, tak? Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. Co jeszcze? W ogóle dziwnie ubrany, nie? Buty, nic. O, za kluczyki. A key for a birdcage? I'll take it. Okej, okay, klucz z wygrawerowanym ptakiem. No i mamy tutaj jeszcze broń. A Webley top break revolver. Coś zostało wystrzelone? Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless even at close range, but leaves a nice red splash on impact. No ale gość chyba jednak nie żyje, nie? Okej, co mamy dalej? Mamy dwójeczkę. Zobaczmy, naboje. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Chyba że ktoś tutaj jakieś sztuczki. Discarded or lost. Chyba że jakieś sztuczki tutaj próbowali trenować, nie? Stał plecami do przeciwnika. Plecami do przeciwnika. Okej. Co dalej? Garnitur do pojedynków. Okej. A to? Blank cartridges filled with red wax covered gelatin bullets. Most assuredly non-lethal. If rather theatrical on impact. Czyli taki trochę paintball, ktoś tutaj się bawił w takiego trochę paintballa. Case for dueling Webley revolvers. A nie, zaraz, jeszcze coś to jest. Właśnie. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Okej, okay, i czwóreczka. Obowiązkowe zasady klubu ślepych pojedynków. Nie rozmawiać o klubie ślepych pojedynków. Nigdy nie przegapić okazji, by podszkolić umiejętności strzeleckie. Nie doprowadzać do rozlewu krwi w czasie pojedynków czy innych spotkań klubu. A tu? My niżej podpisani, niniejszym ogłaszamy, że pojedynek ten podlega zasadom ścisłego kodeksu honorowego klubu ślepych pojedynków. Niech zwycięzca zostanie okrzyknięty ślepym mistrzem, podpisani E, VS oraz JD. Świadkiem był HF, VC, szanowny sędzia oraz przewodniczący klubu ślepych pojedynków. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, the contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Czekajcie, bo tutaj jeszcze są jakieś informacje o tym. Wyglądają na świeże, ale czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Tutaj. Kolejny rewolwer.
and a matched revolver, 42 caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. Prawdziwe naboje. Okej. Okej. Ale czekajcie, bo mamy tutaj jeszcze jakieś wyzwanie z Johnem związane. Czekajcie, to, tak? Prawdziwy ślepy pojedynkowicz. Stosuj się do trzech zasad klubu ślepych pojedynków, aż nie doprowadzisz sprawy do końca. Jest na nim wygrawerowany ptak. Okej, jak to były te trzy zasady? Że nie rozmawiamy o klubie ślepych pojedynków? Nie zabijamy, znaczy nie rozlewamy krwi i nigdy nie zaprzepaszczamy szansy do podszkolenia swoich umiejętności strzeleckich, tak? No dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec sprawy, bo tam jeszcze mam parę rzeczy znaleźć, informacji w kronikach. Raczej nie. Raczej to było w ten sposób. No właśnie, ktoś tu stał tyłem. A co tu się dzieje? Aha, tutaj dobierają broń. Albo nie. No dobra, zróbmy na razie tak. Co jeszcze możemy ewentualnie tutaj mieć? A, że stąd niby ktoś strzelał. Nie, raczej tutaj jest, że upuszczono. No tego, że jak on tutaj upuścił, to znaczy, że tutaj nie przyszedł z tym pudełkiem, bo on tam, ono zostało tam upuszczone. Prawda? A tutaj co mamy? To nie jest ta broń, która została tu upuszczona. To też chyba nie jest ta broń, która została tu upuszczona. To ciekawe. Zaraz ten gość, albo ten gość w kapeluszu. Tutaj raczej będzie ten. Tylko że z drugiej strony ten tutaj pada. Jakim cudem miałby być ten w kapeluszu tutaj, a później tam? Znaczy, tutaj bym był tego pewien, że on tutaj padł plecami i strzał padł z góry, czyli stamtąd. I tylko faktycznie ta pozycja jest do strzału, czyli tutaj był ostrzał i z góry pod takim kątem została trafiona, został trafiony kulą, tak? Więc czego mógłbym być niepewny, to raczej tego, chociaż to raczej wyjaśnia to, że on tutaj wyrzuca to pudełko, bo ono jest tutaj ubite i tutaj w tym miejscu zostało zostawione, więc tutaj z tym pudełkiem raczej podejść nie może, więc sprawdźmy to. You're not even trying, Sherry. A jednak nie. A jednak nie. Bo zaraz, jeszcze zobaczę, czy ta druga opcja stąd jest też strzelecka. No nie, no zobaczcie, no przecież... Przecież tutaj ten gość nie strzela. Tutaj jest ostrzał prowadzony. O! The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? Co jeśli był tu ktoś jeszcze? Czekaj.
No dobra, no to w takim razie wydaje mi się, że teraz trzeba byłoby... Teraz by trzeba było sprawdzić te tropy, a mianowicie ten, zeznanie grabarza, że to nie jest pierwsza ofiara pojedynku na kordonie. Podobny incydent miał miejsce w dzielnicy Old City. Artykuł na ten temat na pierwszej stronie gazety. W zeszłym roku jest. No dobra, czyli Cordona Chronicle. I sprawdźmy sobie gazetę. Rok temu, pierwsza strona i Old City, tak? Okres, okres. Bieżący rok. Pierwsza strona Old City. No i rok temu, tak? To było jakoś w zeszłym roku. Czyli niedawne wydarzenia, nie bieżący rok, nie, więc raczej to. Tragiczny wypadek w dzielnicy Old City. Młody dziedzic jednego z najbogatszych rodów Cordony zginął w ślepym pojedynku. W czasie tego kuriozalnego incydentu ofiara, której imienia i nazwiska nie możemy podać do czasu, aż powiadomiona zostanie cała rodzina, zrobiła krok w niewłaściwym kierunku, co poskutkowało upadkiem z urwiska. Ci, którzy przeżyli pojedynek, wyrażają głębokie współczucie i przysięgają, że już nigdy nie będą się pojedynkować. Czy to mi cokolwiek daje? Ludzie rozmawiają o mężczyźnie, który został zabity. No to wiemy, że tam to jest. Ale teraz pytanie, do czego to jest? Klucz, który znalazłem w kieszeni ofiary. Jest na nim wygrawerowany ptak. Tylko gdzie miałbym niby wykorzystać ten klucz? To jest ciekawe. Bo ten trybik mi za bardzo... mi tutaj za bardzo nic nie mówi. Bo to mi kurde nic nie mówi. Czekajcie, czy ja mogę... użyj przedmiotu we właściwy sposób. Czyli tym kluczem po prostu muszę gdzieś coś prawdopodobnie otworzyć. Tylko nie mamy za bardzo informacji, kim była osoba, konkretnie ta osoba, która została tam postrzelona i od której ten klucz tak naprawdę wzięliśmy. Więc wydaje mi się... no dobra, poszukajmy jeszcze tam oczywiście. Bo jak widać, nie znalazłem tam jeszcze chyba wszystkich poszlak. Ta lupa... no, stare ruiny. Nie ma powiedziane, że znalazłem wszystkie poszlaki. Może tutaj faktycznie jest jakieś miejsce, gdzie można było coś otworzyć. Tym kluczem, nie? Pytanie co? Broni nie. Ewentualnie jeszcze tutaj tej odnogi, znaczy tej odnogi, tutaj jakiejś części tych ruin tutaj nie sprawdziłem. Nie, tu nie masz. Myślałem, że ewentualnie będzie jakaś jaskinia, wiecie, kufer, skarb, te sprawy. Risen style. A tutaj nic takiego nie ma. Klucz, na którym wygrawerowano ptaka. No i gdzie niby mam sobie ten klucz wsadzić? Nie będę mówił brzydko. No dobra, sprawdźmy jeszcze raz ewentualnie... no, nic mi to kurde nie dało, powiem wam szczerze, te informacje z gazety. I tutaj widzę, że jest dokładnie to samo, tak? Mhm. Że tutaj jest dokładnie to samo. A
A, że jeszcze ewentualnie ktoś inny tutaj mógł być. No dobra. I to faktycznie bardziej się zgadza. Dlaczego? Dlatego, że ta broń... I teraz zobaczcie, zwróciłem wcześniej na to uwagę, że broń, która została tutaj, która była tutaj pozostawiona, nie pasowała ani do gościa w kapeluszu, ani do tego, który chował się tutaj za tą ścianą. Ta broń, kaliber 45, jeśli dobrze pamiętam, została tutaj znaleziona. A, no i to mógł być głośny dźwięk. Okej. Okay. Czy tutaj coś się może zmienić? Nie, chyba tylko tyle, tak? Zobaczmy. The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. No właśnie. I teraz wydaje mi się, że no tutaj trochę więcej się dowiedzieliśmy na ten temat. Zobaczmy w teczce. Trzech mężczyzn przybyło na pojedynek. Jednym z nich był sędzia. Obaj pojedynkujący się pozwolili zawiązać sobie oczy i korzystali z broni, która nie zadawała obrażeń śmiertelnych. Podczas pojedynku ofiarę postrzelił nieznany sprawca, który stał gdzieś za zrujnowanym murem. Mordercą mógł być albo sędzia, albo ktoś zupełnie inny. No właśnie. Tylko teraz z kim niby miałbym porozmawiać na ten temat, co? Bo miałem nie rozmawiać o pojedynkach. No ale dobra, porozmawiajmy z jedynym świadkiem tak naprawdę, który tutaj jest w pobliżu i chyba którego może dotyczyć w jakikolwiek sprawa. Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? Can we please leave the nattering behind? Oh, friend, relax. Life's too short to be short with people. Przedstaw dowody. Zobaczmy z tym kluczem. I'm nie? Not sure what to say. Pierwsza zasada nie została złamana, okej. Kronik Gordony? Nie, a może rewolwer Lemat? Też nie. No tylko teraz pytanie, czy jak ja będę z nim gadał o klubie ślepych pojedynków, to czy złamie jednak tą zasadę, prawda? There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his duel opponent, but to hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, oh, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Erik von Staub. I heard the officers say that he lived in Skaladio. At last. You may return to your vacant stare. No i teraz faktycznie mamy coś więcej. Okej, okay. I tu może być faktycznie użyteczny klucz. Ofiara nazywa się Erik von Staub. Mieszkał gdzieś w dzielnicy Skaladio. Erik von Staub. Skaladio. Dobra. Zebrano kluczowe dowody, ale czy wszystkie tutaj zebrano dowody? Jeszcze mi pokażcie. Tak, zebrano wszystkie dowody, super. No to lecimy do ratusza, bo jeśli chodzi o mieszkańców, to raczej to są informacje, które są w ratuszu przetrzymywane, prawda? Tylko pytanie, kogo będziemy musieli szukać. Pewnie jakiegoś, nie tyle celebryty, co no, zamożnych, prawda? Chyba obywatele, rejestr, zgony, śluby, narodziny, zawód, dokumenty prawne i Skaladio. Nie. A zawód? O. Erin von Staum, kawaler, matka,
Irma von Staub zmarła w 877 na kordonie w wypadku konnym. Ojciec zmarł w wypadku konnym. Siostra Magda Irma von Staub. Miejsce zamieszkania rezydencja rodziny von Staub przy Baskerville Street pomiędzy Vernet Street i Bonaparte Street w południowej części dzielnicy Scaladio. No i mamy was. Mamy was. Południowa część dzielnicy Scaladio. Poka. Belvedere Street. A nie, to jest Grand Serai, przepraszam. Scaladio jest tutaj. Oddzielone kreską. Bonaparte Street, Baskerville Street. No, przy Cordona Chronicle. Jeszcze raz, gdzie to jest dokładnie? Przy Basker Street, między Vernet a Bonaparte. Między Vernet a Bonaparte. Bonaparte. Czyli tutaj. Okej, okay, już widzę. Jep, i na południe. Tup. No i zaznaczmy sobie przy okazji. Ekstra. Jeszcze chyba dalej. Rezydencja rodziny po mojej lewej. Tu. Ale takie trochę bardziej zaawansowane to śledztwo, mam wrażenie. Niby pomniejsze, ale jednak. Is this familiar to you? Sir, I don't know. Try asking someone else. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Miss von Staub is awaiting the police. No, nie mam za bardzo czasu na to, żeby przyjść kiedy indziej. Powiem szczerze, więc chodzę. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another. No dobrze, to załatwimy to inaczej w takim wypadku. Tutaj nie można zmienić stroju? No tak, byłoby to dość podejrzane, prawda? Chociaż tam mieli chyba przebieralnię. Proszę bardzo, jestem oficerem. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Dobra, coś mogę tutaj dojrzeć. It appears the parents are dearly missed. Our beloved parents, 1875, Baden-Baden. Rest in peace. Dobra, co to jest? Nuty? Only German composers feature here. Coś jeszcze? Nie. No to porozmawiajmy z samą zainteresowaną. Good day, miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the undertaker. But first, you and I shall get to know one another. Zobaczmy, kim ty jesteś. Wygląda bezbarwnie? Pewnie jakiś, kurde, ten... Wampir. Używa maści do skóry. Tłusta plama. No to nawet nie zauważyłem. W żałobie czarna wstążka. Świeży śniak. Fioletowy ślad na ręce, na nadgarstku, jakby ktoś ją trzymał za mocno. Wysuszona czerwona farba. Żółte ślady, stare siniaki. Ty, a może od odrzutu takiego kalibru nadgarstki ma, wiecie, posiniaczone? To jest w końcu kobieta, nie? I czerwona farba. Więc może brała udział w jednak świeże, wielokolorowe plamy. Plamy farby.
To wygląda jakby faktycznie miała styczność z tymi nabojami z farbą. Magda von Staub, wątła i smutna kobieta pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, to siostra Ericha. Nosi przy ubraniu czarną wstążkę na znak żałoby, a jej blada twarz sugeruje, iż rzadko wychodzi z domu. Jej ubiór jest schludny, ale nosi ślady dwóch ciekawych zjawisk. Po pierwsze, pełno na niej, na jej ubraniach wielokolorowych plamek farby, co sugeruje pasję malarską. Przeważa kolor czerwony. Po drugie, wyraźne ślady maści na jej sukni wskazują na częste korzystanie ze specyfiku. Zauważyłem na jej ciele wiele siniaków w różnych stadiach wyleczenia. Wydawać się zatem może, iż używa ona maści jako leku. Panna von Staub próbuje ukryć swoje siniaki, ponieważ się ich wstydzi. Jest ofiarą przemocy domowej, jest często bita i uwięziona we własnym domu. Albo chora kobieta. Nosi przy ubraniu czarną wstążkę na znak żałoby. Po pierwsze, pełno na niej wielokolorowych plamek farby, co sugeruje pasję malarską przeważa. Po drugie, wyraźne ślady maści na jej sukni wskazują na częste korzystanie ze specyfiku. Zauważyłem na jej ciele wiele siniaków w różnych stadiach maści jako leku. Panna von Staub przestrzega ścisłych wytycznych, by móc radzić sobie ze zmęczeniem i śladami na skórze. Nie, coś mi tu z chorą kobietą raczej nie współgra, kurczę. Tutaj bym raczej, jeśli nie to, że bierze udział faktycznie w pojedynkach i od broni gdzieś tam ma jakieś te ślady farby i siniaki od strzelania, to raczej ofiara wielu pobić. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. A może ona go zabiła w jakiejś tam złości, że ją maltretował, znaczy w jakiś tam sposób, no, przemoc domową uskuteczniał. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It is not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It is the least of my sorrows. But, Miss von Staub, I can tell you suffered new bruises even before the old ones had healed. I have nothing more to add, Officer Holmes. It is what it is. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Czyli pierwszy raz chyba w takim pomniejszym śledztwie mam wrażenie, chociaż nie, no nie pierwszy raz, ale mam wrażenie, że właśnie... mamy dość spore pole do poszukiwań. A ten co? Look at those vases, Sherry. Bet they cost a fortune. Would be a shame if someone broke them. Oh, I love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. No, ale przynajmniej dopełniliśmy chyba właśnie. Druga zasada nie została złamana, a trzecia to chyba przelewanie krwi, nie? Zeznanie Magdy von Staub. Tutaj trzeba było chyba służby zapytać o to. Czy jest wszystko git? Tak jak mówiła. Nigdy nie omijać okazji do ćwiczenia umiejętności strzeleckich. Proszę, proszę. Dostaliśmy nawet powiadomienie.
Tutaj? Tak. To jest jeden pokój, a ten? I to jest też drugi pokój. Dobra, a porozmawiamy z panią. Can you satisfy my curiosity? I'll gladly tell you everything I know, officer. Proszę, proszę. Zeznanie. No ale to zaraz, zaraz, co powiedziała w takim razie? Służący rodziny von Staub potwierdzają, że nie wyszła z domu w dniu śmierci Ericha. No dobrze, jeśli nie są w jakikolwiek tam sposób przekupieni, to git. To jest chyba jej pokój, tak? An ointment by a Dr. Herbert with a lavender and pine scent. Okej, okay, opakowanie maści. A to możemy od razu przeanalizować alchemicznie? Nie, nie możemy. No idzie tu ta czerwona farba. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. O, czy to są łuski? The rounds have been emptied. Czyżby wykorzystywała farbę z pocisków? The black paint looks thick. It's been mixed with something. Próbka czarnej farby. The end and the beginning. Ty, faktycznie utalentowana. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. Dobra, jeszcze tutaj coś mamy. Excellent score. Okej. I też analizy alchemicznej tutaj zrobić nie możemy. Dobra, kolejny. Pokój tego denata. Cóż mamy tutaj? Drogie panie von Staub, dziękuję za niedawne oświadczenie o moich długach. Zapewniam pana, że jestem świadomy, że jestem panu winien 70 tysięcy złotych marek, do których to ma pan pełne prawo. W istocie suma ta przychodzi mi na myśl za każdym razem, gdy widzę pana w klubie. Zapewniam pana, że chętnie zakończę pana zmartwienie w tej kwestii. Zacząłem nawet przygotowania stwarzające ku temu okazję. Do tego czasu pozostaję wdzięczny za cierpliwość i dobrą wolę, która nigdy nie opuszcza ludzi szlachetnych jak pan. Z pewną dozą szacunku, HFVC. List o długach. To kto? A wealthy man in his 60s. Sir Barnaby Boddington, 1879. O! A typical crest for a league or a guild. Club headquarters, 190th anniversary celebration. 190 lat istnienia, nieźle. Drogi panie Boddington, dziękuję za szybką odpowiedź na moją prośbę, wysłanie nam swego portretu. Thank you for the opportunity and sending you us your portrait. No to widzę, że się zdublowało po angielsku i po polsku. Magda jest panem jeszcze bardziej zachwycona. Widzę wyraźnie, że nie posiada się z radości na myśl o zaręczynach z tak wspaniałym dżentelmenem. Wielu dobrowolnych zalotników starało się o rękę mojej siostry, ale ja uważam, że tylko człowiek pana kalibru jest wart stania się jej mężem i obrońcą. O proszę, chciał ją wydać za mąż, za kogoś, kogo wybrał osobiście. Panie von Staub, otrzymaliśmy pańskie podanie i rekomendacje. Przyjrzymy się pańskiej sylwetce oraz kwalifikacjom i rzecz jasna poinformujemy konsultanta honorowego o tym, że zgłosił się pan jako jego potencjalny następca. Pozdrowienia, mam Maximilian Gunther, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Imperium Niemieckiego. Niemiecka korespondencja, no, no. Co tutaj? Brak kurujący w mód futerał. Lemat około 16 cali długości. This whip is well loved and well used. Czyżby na siostrze? Page używany. Resztki spalonego papieru. Ciekawe, czy jakkolwiek można je odzyskać.
Przewodnik Armii Pruskiej w temacie kar cielesnych. Fragment z ksiąg 1-5. No. Ale zaraz, tutaj coś jeszcze jest. Spalone listy, można... A co z kluczem? A klucz był chyba do jego pokoju czy coś, nie? Spalone listy, zastanawiam się, czy był w stanie odtworzyć. Zdjęcie mężczyzn w opaskach. To trzeba było przypiąć i zapytać, tak? O to. A spalone listy? Zobaczmy, czy analizę alchemiczną możemy zrobić łatwo. Coś to jest. Razy dwa, zobaczmy. Podwaja wartość odczynnika. Aha, okej, dobra. Co my tu mamy? 5. Czekajcie, możemy zrobić tak. Cyk. Zrobić dekrementację. Połączyć to. Zrobić odwrót. A nie, jest okej. Wziąć trójkę. Zrobić dekrementację. Mamy dwójkę. Aż czwórkę z kolei inkrementacją potraktować. No i mamy. Mamy teraz to wszystko zlać. Nie ma większego problemu. Chociaż no, mogłem już bezpośrednio chyba, wydaje mi się. Chociaż nie, musimy tylko jedno. Okej, potwierdź. Udało mi się odtworzyć niektóre fragmenty. Różnorodność stylów pisma sugeruje wielu autorów. Panno von Staub, proszę mi pozwolić wyznać moją Moja ręka i me serce są na... Gdyby nie ciągłe odmowy pani brata. Okej. No to w takim razie trzeba będzie zapytać. Ale tu, kurde, się świeci cały czas to na żółto. Jakbym czegoś nie podjął jakiejś akcji. No dobra, to zapytamy o to zdjęcie i o ten klub pojedynków, gdzie on może się mieścić pewnie. Ale to już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym codziennie o 16:00. Zapraszam serdecznie na kanał. Bye, bye.